Magda Pham ostro reaguje na wieści o swoim bankructwie. Źli ludzie chcą czerpać z tego korzyści. Magda Pham stała się bohaterką wielu nagłówków po tym, jak jeden z tygodników poinformował o jej rzekomych kłopotach finansowych. Była żona Michała Wiśniewskiego miała się mierzyć z wizją bankructwa i utratą swojego domu pod Warszawą. Magda Pham stanowczo reaguje na doniesienia na swój temat. Magda Pham od dawna nie była bohaterką plotkarskich serwisów, a jej nazwisko nie pojawiało się na nagłówkach. Niespodziewanie wróciła na języki za sprawą publikacji Twojego Imperium. Tygodnik donosił, że nad artystką wisiało widmo bankructwa i mogła stracić swój dom pod Warszawą. Zamieszanie wywołało ogłoszenie syndyka o sprzedaży willi Gwiazdy w Krupiej w Wólce, znajdującej się niedaleko stolicy. Tygodnik ogłosił bankructwo Magdy Pham. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się ogłoszenie syndyka masy upadłościowej o sprzedaży z wolnej ręki domu Magdy Pham w Krupiej w Wólce pod Warszawą. Z ogłoszenia wynikało, że dom artystki wystawiono za prawie 1 000 000 zł. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 939 877 zł, napisano. Twoje Imperium, które pisało o sprawie, skontaktowało się z Pham. Zgłosiliśmy to. Ktoś sobie z nas zażartował, lakonicznie skwitowała sprawę artystka. Tygodnik dotarł jednak do danych z postępowania upadłościowego, które są jawne. Okazuje się, że lista wierzytelności Magdy Pham trafiła do sądu już w 2020 roku. Kancelaria, która zajmowała się tą upadłością, potwierdziła, że Magda Pham faktycznie mogła stracić dach nad głową. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości jest nieaktualne, albowiem upadła Magda Pham złożyła wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. Poinformowała gazetę Monika Cichońska z kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego. Magda Pham ostro reaguje na wieści o bankructwie. Magda Pham w rozmowie z Plejadą stanowczo zareagowała na doniesienia tygodnika. Stwierdziła, że z publikacji, którą przeczytała na swój temat, prawdziwe jest tylko zdjęcie. Piosenkarka podkreśliła, że informacje zostały z niej wyciągnięte podstępem. Kobieta, która się z nią skontaktowała, twierdziła, że uczestniczyła w organizacji jednego z podwarszawskich koncertów i zapytała ją, czy wciąż mieszka w Krupiej w Wólce. Odpisałam, że tak. Podobno się znamy, więc kulturalnie odpowiadałam na pytanie. Zatroskana pisze, że widziała ogłoszenie mojego domu wystawione przez syndyka i się martwi. Odpowiedziałam, że to widocznie jakiś żart, bo sprawa została zgłoszona. Bo jak może być ogłoszenie sprzedaży domu, jeśli temat jest już nieaktualny? Wyjaśniła Magda. Dodała także, z czego w przeszłości wynikały jej problemy finansowe. Okazało się, że było to związane z kredytem zaciągniętym we frankach. Faktycznie, zgłosiłam sama upadłość do sądu, gdy frank nabrał na sile. Pomimo spłat, bank sprzedał wierzytelność pewnej grupie, która najprawdopodobniej stosuje lichwę. Sytuacja frankowa mnie wtedy pogrążyła, a źli ludzie chcą czerpać z tego zyski, powiedziała w rozmowie z Plejadą Magda Pham.
Dodała, że uporała się z problemami finansowymi i ta sprawa jest już nieaktualna. Przy okazji oznajmiła, że rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych wobec nieprawdziwych publikacji na swój temat.